Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego spotkał się w poniedziałkowy poranek w ratuszu. Najnowsze dane mówią o tym, że w mieście mamy 430 osób z aktywnym zakażeniem SARS-CoV-2. Zdaniem służb sanitarnych, tzw. Tak trzecia fala zakażeń zaczyna słabnąć. Do tej pory w mieście zakażenie koronawirusem dotknęło 4049 osób. Niestety 124 z nich zmarły. Przed ciężkim przebiegiem choroby chronią szczepienia, które od kilku miesięcy są realizowane w całym kraju. Niestety ich tempo zależne jest od dostaw wakcyny. Do szczepień gorąco zachęcają nie tylko lekarze, ale również służby sanitarne. Zdaniem Elżbiety Bednarko, powiatowego inspektora sanitarnego, szczepienia to jedyna droga do wyjścia z koronawirusowego kryzysu. W mieście do tej pory wykonano blisko 16 800 szczepień, niespełna 4000. 1400 osób otrzymało po preparatu. Prezydent suwał wierzy, jak podkreśla ratusz w komunikacie, że tuż po majowym weekendzie ruszą w mieście dwa masowe punkty szczepień, a dostawy szczepionek pozwolą na przyspieszenie ich tempa. Policja już nie poucza za brak maseczki. Od początku mieliśmy 682 interwencje, z czego w samym kwietniu było ich aż 307. Wystawiliśmy w sumie 525 mandatów. Taką informację przekazał dzisiaj prezydentowi miasta, komendant miejski policji.